Pamiętasz mnie jeszcze? Pamiętam cię doskonale i nie mogę zrozumieć... Tu nie ma nic do rozumienia. Ty wybrałeś niewolę u króla, a ja wolność. Wolność z dala od niego. I jesteś szczęśliwy? Nadal uważasz, że dokonałeś słusznego wyboru? Gram w grupie teatralnej ponad normę 6 lat. I nasz teatr charakteryzuje się tym, że to nie jest tylko wychodzenie na scenę, granie przedstawień, tylko my żyjemy tym wszystkim. Och, Romeo, jak mogłeś? Czy ty mnie w ogóle kochasz? To ty jeszcze pytasz? Przecież co roku piorę ci kwiatki. Ale miłość nie na tym polega. A na czym? Nie, no, teraz to już przegiąłeś. Sztuczne kwiatki. A co? Ty to może piękna jesteś? Ano jestem. A lustro w domu masz? Mam. A patrzysz w nie czasem? Patrzę. I co? Boli? Profesjonalistami jeszcze nie jesteśmy i musimy się sporo nauczyć, ale to, że możemy się spotykać tutaj wszyscy razem, to nas jakby buduje i pomaga w każdym następnym dniu. I nie bez powodu nazywamy się ponad normę, bo każdy z nas daje tam z siebie nie 100, ale 200%. Odejdź. Jest już blisko, a ty nie jesteś godzien go oglądać. Zapamiętam sobie ten dzień. I przypomnę ci go, kiedy spotkamy się raz następny. In the picture, I was 6 years. Okay, so teraz powiedzieć coś? Tak. In the picture, you can see me and my older brother. Okay, so this is a picture from another holiday in Israel, Kole Shavuot. Everyone dressed in white and... Spotkanie młodzieży z Polski i z Izraela jest bardzo różnorodne. Kilka form pracy wypraktykowaliśmy, ponieważ w tym roku mamy rok korczakowski. Jest o czym mówić i stanowi on taką postać, która rzeczywiście może być kimś ważnym dla młodych ludzi z Izraela i zarówno jak i z Polski. What do you like? In general?
Jak jest nie ma przekazu? Nie wiem. Jest to zawsze troszeczkę pretekst do tego, by młodzież, pracując nad czymś, porozmawiała, zaprzyjaźniła się, wymieniła swoje maile. Z tego, co wiem, to pisują do siebie, mają jakieś refleksje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you so much. Bye. Thank you.